Sary i numerki zbierz w nagrodę. I pierwsze miejsce Tobiasz Kołbutowski z wynikiem 3760. Brawo. Brawo. Nie wiem, frekwencja niska, pogoda pokrzyżowała plany, ale impreza się udała, myślę, że no szkoda, że zawsze dni, na dni wierszowe zawody odbywają się na rzece Prośnie, dlatego jest mała frekwencja, no jak widać rzeka jest bardzo zarośnięta, myślę, że przydałoby się tutaj apel taki do władz naszej gminy, przydałoby się jakieś zainteresowanie tą rzeką, mamy piękny odcinek miejski, jeździmy przez inne miasta, przez Sieradz, pięknie rzeka wygląda w mieście. Tutaj no niestety no, to jest taka nasza troszkę bolączka tego. Myślę, że lepiej zainwestować 80 zamiast 80 tysięcy wiódrków, zainwestować w naszą rzekę piękną, tak? Myślę, że można rozkopać ładny taki kanał, usypać plażę i będziemy mieli z tego więcej korzyści. Będzie to dla wszystkich. Także taki apel tak ode mnie, jako od prezesa. A zawody, no mówię, no udało się wynik. 3700 jest bardzo dobrym wynikiem. Więc myślę, że wszystko było okej. Okay. Wiesz, uznaj, że powiedział, jak masz łowić? Nie. Nie, to nie będzie. No, 3700 coś. 3760. Poczekaj, on się ustawił do zdjęcia, Marek. Zrób mu, niech ma na tu gazetę. Ten zablokował rybę i chuj. 3700. Odcinek ten to jest pod wszelką krytyką, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Nie dosyć, że to wszystko jest zarośnięte, o jeszcze sam deptak jest w marnym stanie, to tam idzie nogi połamać. Także tutaj apelowałbym do władz, żeby to jednak uporządkować. Odcinek po takiej pracy no, będzie dosyć przyjemny i dla spacerowiczów, i dla sportu wędkarskiego.